oczywiście, jak ty wszedłeś przez to. No normalnie, no przecież no. Dawaj mi tego. No nie jest dobry, to dawaj towar. Nie mam żadnego towaru. To nie ma. Lena. Powiedz mi, jak się dzisiaj czujesz? Spodziewam się, że lepiej niż ty. Co masz na myśli? Wyglądasz na zmęczonego. Mógłbym lepiej sypiać. Henryk Leszczyna, apteka Syrenki Warszawskiej. Słucham. Maciej Ralat, ja w sprawie... A tak, zamówienie powinno być gotowe. A macie coś mocniejszego? Każdy ma swoje demony. Demony? Byłeś kiedyś na terapii? Większość terapeutów bywa. I nie dowiedziałeś się niczego o demonach? Skupmy się na tobie. O czym chciałabyś rozmawiać na naszych sesjach? O mamie. Jeżeli to nie problem. W tej przestrzeni żaden temat nie jest problemem. Śmierć bywa problematyczna. To moja praca. Wracając do mamy. Przeglądałam ostatnio jej rzeczy. Zawsze go przy sobie nosiła. Nawet w najsuchsze dni. Zawsze zastanawiałam się, jakie to uczucie, odebrać komuś życie czymś dla niego tak sentymentalnym. Niestety tutaj nie jestem ci w stanie pomóc. Przecież to twoja praca. Usiądź, mam coś dla ciebie. Mam wrażenie, że trochę zbaczamy z tematu. To dziwne, ale pomyślałam wtedy, że w tej czerwieni było ci do twarzy. Nie wiem, za kogo mnie bierzesz, ale... Przestań. Ty myślisz, że to jest koniec? Nie. Jeszcze trochę będziemy w połowie. Prawie w ogóle się nie zmieniłeś. Zwariowałaś! No popatrz, teraz jest nas dwójka. Proszę. Teraz masz już wszystko. Opowiesz mi teraz, jak się wtedy czułeś? No to ona mnie zaatakowała. Moja matka była najdelikatniejszą i najczulszą osobą na świecie. Ale potrafiła zajść za skórę. Myślałeś, że w gabinecie odkupisz wszystkie swoje winy? Uspokój się. To są właśnie twoje demony. Nie ma nic. Nie jesteś taka sama jak zawsze. No dawaj, co? Lenka, idź do pokoju, proszę cię. Co, no, nie?